Maryjo, najlepsza Matko i Przewodniczko, przybywamy do Ciebie, aby zawierzyć Tobie przygotowania do kolejnego, już 25. spotkania młodych na polach lednickich. W tym roku, 5 czerwca, po raz kolejny spotkamy się w domach. Na polach lednickich będzie tylko niewielka grupa przedstawicieli młodzieży. Jest to już kolejny rok, kiedy jeszcze bardziej doświadczamy tęsknoty za wspólnotą. Maryjo, w tym roku będzie nam towarzyszyło hasło „Usłysz”. Pamiętamy biblijną historię proroka Samuela. Jako młody chłopiec posługiwał w świątyni jerozolimskiej przy boku doświadczonego kapłana Helego. Autor księgi notuje, że w tamtym czasie Bóg rzadko przemawiał do ludu. Również współczesna młodzież może odnosić wrażenie, że Bóg zamilkł, że Bóg nie przemawia. Czasem doświadczenie to może prowadzić do przekonania, że Bóg nas porzucił, że nie interesuje się naszymi sprawami. Jednak właśnie w tym doświadczeniu milczenia młody Samuel słyszy po raz pierwszy głos Boga.
Samuel spał w świątyni tam, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Bóg zawołał go po imieniu. Chłopiec myślał, że woła go Heli, kapłan, któremu usługiwał, więc pobiegł do niego. Jednak to nie kapłan wołał chłopca. Kiedy wołanie się powtórzyło, doświadczony kapłan zorientował się, że to Bóg woła Samuela i powiedział mu: idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, powiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Samuel położył się spać na swoim miejscu. Kiedy Bóg po raz kolejny zawołał go po imieniu, odpowiedział: mów, bo sługa twój słucha. Czasem może się nam zdawać, że wokół panuje noc, a Bóg milczy. On przemawia jednak właśnie w takim momencie samotności. Aby trafnie rozpoznać ten głos, potrzebujemy jednak przewodników, podobnie jak Samuel potrzebował doświadczonego kapłana Helego. Dlatego w tym roku zapraszamy młodzież, by w krokach przygotowujących do kolejnego spotkania spotkała się z przewodnikami, którzy podzielą się z nimi doświadczeniem słuchania. Pragniemy, by młodzież uczyła się słuchania Boga na modlitwie, ale również, by umiała słuchać drugiego człowieka. Maryjo, nasza najlepsza Matko, Tobie powierzamy kolejne kroki do lednicy. Ucz nas wsłuchiwania się we własne serce, w drugiego człowieka, a przede wszystkim w słowa Twojego Syna. Bóg zapłać ojcu Wojciechowi Słowce, dominikaninowi, duszpasterzowi z lednicy za dzisiejsze rozważanie apelowe. Pragniemy, kończąc dzisiejszy dzień naszą modlitwą, otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, polski episkopat, całą naszą Ojczyznę, nasz pauliński zakon. Jak każdego dnia modlimy się o ustanie pandemii koronawirusa. Polecamy wszystkie służby sanitarne, medyczne, mundurowe, te, którzy z miłością pochylają się nad człowiekiem cierpiącym. W sposób szczególny chcemy dziś otoczyć modlitwą Felicję Grodzińską z okazji 86. rocznicy urodzin, prosić o zdrowie dla Elwiry i Doroty oraz dla Krystyny. Prosimy o powrót do zdrowia dla księdza Andrzeja Stasiaka z Dąbrowy Górniczej. Prosimy o życie i uzdrowienie dla Wernera Folkerta i Barbary Kępskiej. Prosimy o łaskę zdrowia dla Krzysztofa Wojcieszaka. Polecamy maturzystów z parafii Grzędzice z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, a także pielgrzymów z Olbierzowic z diecezji sandomierskiej, którzy dzisiaj nawiedzili nasze sanktuarium. Odmawiamy tajemnicę radosną różańca świętego, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Modlimy się za nasze parafie, wspólnoty. Polecamy wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, wszystkich pielgrzymów, nie tylko tych, którzy osobiście pielgrzymują do Twojego tronu, Matko, ale także tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji Trwam, Radia Maryja, Radia Jasna Góra i innych rozgłośni katolickich internetu. Prosimy o wysłuchanie wszystkich próśb, które nosimy w naszych sercach. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Słowami suplikacji modlimy się o ustanie pandemii koronawirusa. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głód ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głód ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głód ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej niespodzianki
niechcianej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej, niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej, niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o pasterskie błogosławieństwo. W naszych sercach i w naszych oczach łączą się dwa obrazy. Jezusa z krzyżem z krakowskiego przedmieścia w Warszawie i ten obraz Chrystusa zmartwychwstałego, które wołają to samo wezwanie i o ten sam kierunek. Sursum corda, w górę serca. I w tym samym duchu modli się nasz polski poeta Leszek Długosz, że trzeba nam patrzeć w niebo, żeby zobaczyć ziemię i odpowiednią hierarchię wartości. Patrzmy na Jezusa, również oczami Maryi. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Królowo ziem polskich, morza polskich.